Zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia na 19 sierpnia pod Urząd Miejski, gdzie wruszy samochód KTM X-Bow w koło Europy. Przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji. Od godziny 15 planowany jest korowód samochodów po ulicach miasta Radomia. Około godziny 17 rozpoczną się koncerty, o 19 nastąpi wyjazd samochodu. Wszystko będzie pod patronatem akcji Stop Pijanym Kierowcom. Na czym polega wasza akcja? Jest to taka idea, żeby pilnować, żeby samemu nie wsiadać za kółko, jeżeli wypiliśmy jedno piwko czy dwa, bo to jedno piwo czy dwa, każdemu się wydaje, że to jest nic, ale jednak to jest za dużo, żeby wsiąść do samochodu. Jednocześnie nie tylko samemu nie pić, ale pilnować naszych bliskich, znajomych, którzy na przykład wypili, a chcą wsiąść, po prostu zabronić im wsiadania do samochodu. Niedziela jest akurat wielki dzień, wyruszamy w 25-dniową samotną podróż po Europie. 13 krajów, 15 tysięcy kilometrów, także naprawdę duża wyprawa. Tym bardziej, że jest to auto stworzone stricte na tor wyścigowy. Jest to KTM Crossbow, jest to trzeci model zarejestrowany w Polsce. Waży 2700 kilo, 240 ma koni, przyspieszenie ma takie same jak Lamborghini, Gallardo i Ferrari w 430. Nie mamy tu klimatyzacji, nie mamy tutaj wspomagania kierownicy, wspomagania hamulca. Tak naprawdę dodatkowo jeszcze mamy kierownicę zdejmowaną, tak jak w filmie tutaj kolega dobrze powiedział, Jaś Fasola, że tak to ogólnie wygląda. No cel tej podróży to jest walka sam z sobą, to jest jakiś tam nowy mój wymysł, który chciałem zrealizować. Szczytnym celem jest Stop Pijanym Kierowcom, czyli prawda, wielka ta akcja, podjedziemy. Dzięki temu policja weszła z nami we współpracę, miasto Radem. Cały trip się nazywa Casada Eurotrip 2012.